wszystkim, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym domowym vlogu. Mam nadzieję, że stęskniłyście się za vlogami tak samo mocno jak i ja. Nie ukrywam, że maj był naprawdę bardzo intensywny, dlatego też tych vlogów nie było. Byliśmy dwa razy na wakacjach, byliśmy w Turcji, z Turcji macie już vloga na kanale, byliśmy również na Rodos, ale tego vloga jeszcze nie zaczęłam montować, więc za jakiś czas on na pewno pojawi się na kanale. Mieliśmy dużo imprez, dużo spotkań z znajomymi i wyjątkowo mogę powiedzieć, że maj nie minął mi szybko, naprawdę wyjątkowo mogę powiedzieć, że nawet mi się dłużył. No i teraz początek czerwca też mieliśmy dosyć intensywny, ale w końcu możemy wrócić do normalności i w końcu ja też mogę wrócić do domowych vlogów, więc mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Ja właśnie jadę na zakupy spożywcze, ponieważ niestety nie mam nic w lodówce. Muszę zrobić konkretne uzupełnienie w kuchni. Dzisiaj ratuje mi koktajl od Y-Food, ponieważ nawet nie mam nic na śniadanie, a to jest pyszne śniadanie w buteleczce, które nasyci mnie na długo, tak więc biorę to ze sobą. I przy okazji pójdę również na zakupy do Rossmana, ponieważ skończyło mi się kilka produktów kosmetycznych. Między innymi kończy mi się balsam do ciała, a jednak opalenizna bardzo lubi nawilżoną skórę, a ja chciałabym, żeby moja opalenizna trzymała się jak najdłużej, najlepiej do końca lata, tak więc idziemy również do Rossmana. Oczywiście zabieram Was ze sobą, mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiejszy dzień. Zapraszam Was do oglądania. Wróciłam do domu z zakupów i zaraz pokażę Wam, co ciekawego udało mi się kupić w Rossmanie. Nie będę robiła haulu spożywczego, ponieważ po pierwsze trwałby on za długo, a po drugie nie kupiłam nic ciekawego. Natomiast chcę Wam również opowiedzieć o nowościach od marki Y-Food, ponieważ teraz zostały wypuszczone nowe wersje smakowe i brzoskwiniowa jest zdecydowanie moim ulubieńcem. Jest tak pyszna, orzeźwiająca, po prostu coś wspaniałego. A jeżeli jeszcze nie słyszałyście o marce Y-Food, to pokrótce Wam o niej opowiem, ponieważ te koktajle są naprawdę rewelacyjne. W momencie, kiedy jesteście głodne, a nie macie czasu ugotować czegoś dobrego, czegoś pożywnego, czegoś zdrowego, to sięgacie po taki pełnowartościowy koktajl, który tutaj w składzie ma aż 26 składników mineralnych oraz witamin, ma wysoką zawartość białka oraz przede wszystkim nie ma dodatku cukru. Nie musicie go przechowywać w lodówce, te produkty mają długą datę ważności i zdecydowanie ratują w takich kryzysowych sytuacjach, kiedy po prostu nie macie czasu na gotowanie, a jesteście głodne i zamiast jeść jakiegoś fast fooda, ewentualnie jakiegoś batona, chipsy, sięgacie po taki koktajl, który przede wszystkim nasyci Was na długo. Jest wiele wersji smakowych. Ja ostatnio polecałam Wam kokosową i pisałyście do mnie, że faktycznie smakuje jak Raffaello. Bardzo cieszę się, że również te koktajle Wam posmakowały, ale teraz zdecydowanie mogę właśnie z tych letnich smaków polecić Wam wersję brzoskwiniową. Ja oczywiście zostawiam Wam szczegółowe informacje na dole w opisie tego filmiku. Tam też znajdziecie mój kod zniżkowy, który również wyświetla Wam się teraz na ekranie. Uważam, że takie koktajle zdecydowanie warto sobie kupić i mieć je na przykład ze sobą w pracy albo kiedy jedziecie gdzieś w podróż, a chcecie wypić coś zdrowego, pysznego i sycącego, to zdecydowanie marka Y-Food to Wam zapewnia. Zrobimy sobie haul z Rossmana. Tak jak mówiłam Wam na początku filmiku, kupiłam najpotrzebniejsze kosmetyki, które mi się skończyły, ale również kupiłam kilka nowości do testowania i zacznę od produktu, po który tak naprawdę wybrałam się do tego sklepu. Jest to głęboko nawilżające serum i w mojej opinii jest to świetny produkt po opalaniu. Jeżeli Wasza skóra jest sucha i potrzebuje dobrego nawilżenia, to ten produkt od Nivea na pewno Wam się sprawdzi. Ja uwielbiam go za to, że bardzo szybko się wchłania. Ja nienawidzę balsamów, które trzeba bardzo długo wmasowywać w ciało. Dla mnie pielęgnacja musi być krótka, a na szczęście dzięki temu produktowi taka jest. Serdecznie Wam polecam. Teraz na okres letni myślę, że będziecie z tego balsamu, z tego serum zadowolone tak mocno jak i ja jestem. Kolejny kosmetyk, który mi się skończył, to suchy szampon od marki Batiste. Ja nie ukrywam, ale nie używam suchych szamponów na co dzień, natomiast czasami w kryzysowych sytuacjach zdecydowanie jest to produkt mi potrzebny i tym razem zdecydowałam się na nową wersję zapachową Ocean Breeze. Przyznam szczerze, że nigdy nie widziałam tego zapachu na półkach, więc stwierdziłam, że przetestuję coś nowego, a to jest taki bardzo ładny,
letni kokosowy zapach, więc zdecydowanie w moim klimacie rzecz, bez której nie wyobrażam sobie mojego codziennego makijażu, to Magic Blender od Eveline. Mówiłam Wam już o tej gąbeczce niejednokrotnie. W mojej opinii jest to najlepsza gąbeczka do aplikacji podkładu oraz korektora. Kiedyś używałam Beauty Blendera, natomiast w mojej opinii zdecydowanie te gąbeczki od Eveline są lepsze. W dodatku bardzo lubię kształt tej gąbeczki, ponieważ dzięki niej mogę mój makijaż wykonać jeszcze bardziej precyzyjnie i jest naprawdę świetna. Co jakiś czas wymieniam sobie egzemplarz na nowy i jestem z nich bardzo zadowolona. Tutaj z rzeczy, które się kończyły, kupiłam jeszcze Jędrzejowi jego ulubiony antyperspirant, a jeżeli chodzi o nowości, to kupiłam nowy produkt od marki Isana. Jest to taki spray termoochronny do włosów. Widziałam go zarówno na TikToku, jak i na Instagramie. Zobaczymy, jak sprawdzi się na moich włosach. Doprawdy również czytałam, że ten produkt ma niewiele wspólnego ze sprayem termoochronnym. Nie wiem, nie znam się. Natomiast podobno świetnie działa na kondycję włosów i również ułatwia rozczesywanie włosów po ich umyciu. A mi na tym najbardziej zależy w takich odżywkach sprayu. Moja odżywka z L'Oreala, moja ulubiona odżywka w sprayu, powoli mi się kończy, tak więc mam już nowy egzemplarz. I druga nowość, którą zobaczyłam tak naprawdę po raz pierwszy na półkach w Rossmanie, jest to serum do włosów od marki Hermade. Przyznam szczerze, że nigdy nie widziałam tych kosmetyków na półkach w Rossmanie. Chyba jest to jakaś nowość, albo po prostu coś przeoczyłam. Jest to serum do włosów suchych, puszących się oraz matowych. Bardzo mnie ten produkt zaciekawił. Nie ukrywam oczywiście, że szata graficzna również mnie tutaj bardzo przekonała do zakupu tego kosmetyku, ale jak dobrze się przyjrzycie, to zobaczycie, że tutaj są takie drobinki złota, co naprawdę bardzo mnie zaciekawiło. Dam Wam znać, oczywiście będę testowała ten kosmetyk i zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Jeżeli miałyście już cokolwiek z tej firmy, to również możecie dać znać w komentarzu, które kosmetyki polecacie, a które niekoniecznie. A jeżeli oczywiście już testowałyście to serum, to również dajcie znać, jaka jest Wasza opinia na jego temat. I ostatnia rzecz, którą kupiłam sobie z myślą o kolejnych wakacjach, jest taka maseczka na tkaninie od marki San Ozon. Jest to maseczka, która zawiera aloes, kwas hialuronowy i glicerynę. Odświeża i koi oraz dodatkowo daje natychmiastowy efekt chłodzenia. Jestem bardzo ciekawa. Uważam, że to będzie idealny gadżet, kiedy cały dzień będę opalała się przy basenie hotelowym, wrócę do pokoju, wezmę prysznic i nałożę sobie taką maseczkę, która właśnie delikatnie ukoi moją skórę oraz da efekt chłodzenia. Jestem bardzo ciekawa, jak mi się sprawdzi. Kosztowała coś około 3-4 zł. Generalnie bardzo lubię te produkty od marki San Ozon, więc mam nadzieję, że ta maseczka również będzie świetna. I to całe moje zakupy z Rossmana. Tak jak mówiłam, kupiłam tylko najpotrzebniejsze rzeczy, które mi się kończyły. Też serum oraz maseczkę wzięłam sobie do testu, więc tak jak widzicie, zakupy w Rossmanie zaliczam do udanych. Kochane, muszę Wam się też pochwalić, co ostatnio dorwałam w sklepie Action. Jest to taka mała kosmetyczka, w której znajdują się same najpotrzebniejsze gadżety, które są nam potrzebne w najmniej oczekiwanych momentach i stwierdzam, że to jest naprawdę rewelacyjny produkt. Ja akurat tą kosmetyczkę będę trzymała w swoim samochodzie, żeby zawsze najpotrzebniejsze rzeczy mieć pod ręką, a tutaj w środku znajduje się gąbeczka do makijażu. Tutaj mamy taką spineczkę do włosów. Znajdziecie również wsówki, które wbrew pozorom często się nam przydają. Jest też takie mini lustereczko. Tutaj znajduje się również wacik kosmetyczny. Następnie mamy zatyczki do kolczyków, które ostatnio zdecydowanie by mi się przydały. Mamy również patyczki kosmetyczne, jest gumka do włosów, a tutaj jest jeszcze druga gumeczka do włosów. Mamy też taki mały pilniczek. Kolejna rzecz to grzebień do włosów, w dodatku brokatowy. I ostatnia rzecz to agrafka, więc jak widzicie, są tutaj takie gadżety, które czasami się przydają, a zdecydowanie mogą one nas uratować. Wszystko jest w małej, fajnej kosmetyczce i za taki gadżet zapłacicie 9 zł i 95 groszy. Daję Wam znać, ponieważ jest to nowość, to dopiero wchodzi na półki sklepowe w Action i ja już się zaopatrzyłam, ponieważ bardzo mi się to spodobało. Biorę się za obiad, a dzisiaj robię przepyszne cannelloni z kremowo-pieczarkowym farszem, do tego sos pomidorowy, mozzarella, będzie przepysznie. My zawsze się tym zajadamy i uwielbiam absolutnie ten przepis, więc mam nadzieję, że on również Wam posmakuje. Co prawda, zawsze używam do farszu ricotty, ale dzisiaj
dzisiaj. Po prostu nigdzie nie mogłam jej znaleźć, więc kupiłam mascarpone i mam nadzieję, że z mascarpone mi wyjdzie. Dam wam oczywiście znać, czy lepiej jest kupić ricottę, czy zamiennie możecie też mascarpone użyć. Przepis nie zajmuje dużo czasu, nie jest bardzo pracochłonny, ale myślę, że na pewno wam posmakuje. Tak więc bierzemy się za gotowanie. Obiad jest już w piekarniku, ale ten sposób z woreczkiem strunowym z IKEA mogę wam serdecznie polecić. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że są takie specjalne rękawy cukiernicze, ale akurat nie mam tego w domu, a taki woreczek, jak widzicie, jest naprawdę wielofunkcyjny i ja nie ukrywam, że nie robiłam często kaneloni, ponieważ to było bardzo pracochłonne, zajmowało mi to dużo czasu, później musiałam długo sprzątać, a jednak to jest naprawdę świetny sposób, tak więc polecam wam z niego skorzystać, będziecie na pewno zachwycone. Jaki ten obiad był dobry, naprawdę, może nie wyglądał, ale uwierzcie mi, to jest tak przepyszne, nawet z tym mascarpone wyszło rewelacyjnie, tak więc serdecznie wam polecam zrobić ten przepis. Najwięcej oczywiście czasu zajmie wam nafaszerowanie tych rurek, ale mam nadzieję, że mój sposób na woreczek z IKEA wam troszeczkę pomoże. W każdym razie stwierdziłam, że skoro już i tak teraz siedzę i odpoczywam po tym obżarstwie, to pokażę wam trzy książki. Jedną z nich skończyłam wczoraj czytać, w sumie zajęło mi przeczytanie dwa wieczory i pokażę wam również dwie nowe książki, które ostatnio kupiłam. Pierwsza książka, którą wczoraj skończyłam czytać, jest to książka zatytułowana Cztery umowy, droga do wolności osobistej. Nie ukrywam, że ta pozycja była bardzo długo na mojej wishliście książkowej. Bardzo dużo osób ją poleca. Czytałam również wiele pozytywnych recenzji, więc miałam ogromne oczekiwania. I niestety dosyć mocno się zawiodłam, ponieważ miałam wrażenie, że treści w tej książce cały czas się powtarzają. Nie dowiedziałam się czegoś nowego, nie dowiedziałam się czegoś inspirującego. No i niestety troszeczkę się zawiodłam, natomiast jak widzicie, książka nie należy do najgrubszych, jest napisana bardzo prostym językiem i bardzo szybko ją przeczytałam, ale jednak oczekiwałam czegoś więcej, więc troszeczkę się zawiodłam. A jeżeli chodzi o dwie nowe książki, które ostatnio sobie kupiłam, pierwsza z nich to Czuła przewodniczka, kobieca droga do siebie i tą książkę kupiłam z polecenia mojej koleżanki. Jest to książka, która właśnie ma pomóc nam odnaleźć siebie, jestem bardzo ciekawa tej książki. Ja co prawda mam jeszcze przy mojej szafce nocnej jedną książkę, którą muszę skończyć i na pewno zaczynam wtedy lekturę tej pozycji, ponieważ jestem bardzo ciekawa, jak ona mi się spodoba. No i nie ukrywam, że ta trzecia książka, którą chcę wam pokazać, jest taka dosyć specyficzna, ponieważ jest to książka zatytułowana Jak działa księżyc? Praktyczne wykorzystywanie cykli księżycowych. Ja totalnie spontanicznie dodałam ją do koszyka właśnie przy okazji zamawiania tej Czułej przewodniczki, bo stwierdziłam, że muszę przeczytać po prostu coś nowego, muszę sięgnąć po jakąś inną literaturę i być może akurat to mi się spodoba. Ja nie ukrywam, że to nie jest do końca tematyka, którą się interesuje, aczkolwiek może po przeczytaniu tej książki zmienię zdanie i zacznę się czymś takim interesować. Jeżeli już czytałyście te książki, to oczywiście dajcie znać, jakie są wasze wrażenia. Ja uwielbiam czytać wasze recenzje, a przy okazji
jeżeli już tutaj mówimy o książkach, możecie mi polecić jakąś fajną książkę, najlepiej o tematyce kryminalnej, typowo na wakacje, ponieważ ja uwielbiam na wakacjach czytać książki, jak leżę sobie przy basenie albo leżę na plaży, to sprawia mi ogromną radość. Natomiast tego typu książki, które wymagają jakiejś głębszej refleksji, nie są takimi idealnymi pozycjami na wakacje, więc szukam czegoś na wakacje, będę bardzo wdzięczna za Wasze polecenia. Zobaczcie, jakie cudowne hortensje kupiłam jakoś 2-3 tygodnie temu w Biedronce. Kosztowały niecałe 26 zł. Hortensje to są jedne z moich ulubionych kwiatów, natomiast ja właśnie nie mam ręki do kwiatów i za każdym razem one bardzo szybko mi usychały. I tak samo było tym razem. Na drugi dzień praktycznie te wszystkie kwiatuszki już były takie wyschnięte, ale stwierdziłam, że tym razem się nie poddam i znajdę jakąś dobrą metodę na to, aby one wytrzymały jak najdłużej. I słuchajcie, jeżeli wlejecie sobie do miski dosyć sporo zimnej, takiej lodowatej wody, wsadzicie tutaj doniczkę, to te kwiaty zdecydowanie od razu Wam odżyją i przede wszystkim będą dłużej świeże. I ja trzymam sobie tak tą doniczkę mniej więcej przez kilka godzin. Raz zostawiłam ją również tutaj w środku na całą noc i jak widzicie, kwiatuszki trzymają się pięknie. Później tylko przekładam je do tradycyjnej osłonki i cieszę się ich pięknym wyglądem. Kochane, ja powoli będę kończyć dzisiejszego vloga, ale zanim przejdziemy do pożegnania, to chciałam Wam jeszcze pokazać, co dzisiaj przyszło do mnie z AliExpress i ja przyznam Wam szczerze, że ostatnio bardzo rzadko cokolwiek tam zamawiam. Kiedyś się składałam zamówienia zdecydowanie częściej, ale w każdym razie zamówiłam kolczyki, które chciałam dopasować do tych butów. Niestety nie pasują one do końca kształtem. Są faktycznie podobne, jeżeli chodzi o te broszki, natomiast sam kształt nie jest identyczny. Też bardzo fajnie się prezentują, są świetnie wykonane, ale są dosyć ciężkie. Miałam już przyjemność je mierzyć. Oczywiście też teraz Wam pokażę, jak się prezentują. Są dosyć ciężkie i też są dosyć duże, ale są efektowne i myślę, że na takie okoliczności, jak na przykład jakieś wesele, jeżeli szukacie takiej dużej, pięknej biżuterii, to te kolczyki ogólnie mogę Wam polecić i ja na pewno sobie je wykorzystam. Nie wiem, czy z tymi butami, nie wiem, czy to już nie będzie za dużo, ale w każdym razie są naprawdę bardzo ładne. I tym biżuteryjnym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas, że ten filmik Wam się spodobał. Dziękuję Wam, kochane, z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!